Przyjacielu, co masz w tym zawiniątku? Jak się masz, Filipie? Nic takiego. Nie warto mówić. Pokaż, co tam masz. A, gdybyście wiedzieli, co ja tam mam, zaparłbym wam dech. Co pan ma w tym zawiniątku? Proszę pokazać. Chętnie wam pokażę, ale u siebie w domu, zgoda? Wpadniemy do niego później. Chodźcie do mnie, to wam pokażę. Musi to być coś niezwykłego, skoro robi z tego taką tajemnicę. Nic mnie to nie obchodzi. Wolę łąkę koniczyny. Przynajmniej sobie podjem. Rób jak chcesz. No to na razie. Cześć. Chodź, Filipie. Jedziemy. Już, już. Hej, ho! Hej, ho! Hej, ho! Chodźcie. Ach, jak ja lubię tu przychodzić. Mam to pokazać, czy nie? Tak, tak, umieram z ciekawości. Czy to jakiś klejnot? Może to perła lub diament? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Dostałem to od pewnej myszy mojej przyjaciółki. Ach, muszę wam koniecznie opowiedzieć, w jaki sposób ją poznałem. Otóż mieszka ona w bardzo pięknym domu. Pokaż wreszcie, co tam jest. Nie dręcz nas już dłużej. No właśnie, jesteś proszę. Niemożliwy. Zaraz, zaraz, chwileczkę. A proszę. Ależ to śmierdzi. To chyba jest ser. Tak, to pyszny szwajcarski ser. Cóż za upojny zapach, powąchaj tylko, no. Ten smród jest nie do zniesienia. Dawaj! Chodź! Strasznie tu śmierdzi. Ojej, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Co nam jest? Nie, nic, tylko widzisz. Musimy już iść, prawda? Filipie, co? Tak, musimy iść. Przyjdźcie więc za tydzień, ser wówczas dojrzeje, to was z nim poczęstuję. Teraz go prawie nie czuć, ale gdy dojrzeje, to dopiero będzie zapach. Chcecie jeszcze pomąchać? Nie! Moi drodzy, za tydzień ser będzie pyszny, zatem do zobaczenia. Serdecznie was zapraszam. W takim razie do zobaczenia. Cześć, bardzo dziękujemy. Zwykajmy. Ledwie żyję. Nie pisnęłam ani słowa, żeby go nie urazić, ale ten zapach był nie do wytrzymania. A co będzie, jak ser dojrzeje? Hej, ho! Filipie, poczekaj, już lecę! Hej, ho! Cały cuchnę tym serem, aż mnie mli! Wciąż jeszcze czuć. Co oni tam robią? Myją się? Dlaczego myjecie się w środku dnia? Czy coś się stało? Żebyś wiedział, jestem półżywa. Guciu, co myśmy przeszli? Mało brakowało, abyśmy się udusili. Teraz dopiero wiem, Guciu, co to znaczy świeże powietrze. Jak to, więc nie byliście u Aleksandra? To właśnie u niego przeżyliśmy ten
Nic z tego nie rozumiem. A więc słuchaj, poszliśmy do niego, żeby zobaczyć, co miał w tym tajemniczym zawiniątku. Właśnie. Zgadnij, Gucie, co tam było w środku? Na pewno jakaś książka, mogę się założyć. Wcale nie, nie zgadłeś, to był ser. Ser? A co to takiego? Ser to jest coś, co jedzą ludzie, ale dla nas to śmierć. Tak cuchnie, że można się udusić. A myśmy myśleli, że w środku jest coś wspaniałego. Macie nauczkę, kto ciekawy, niech wsadzi nos do szafy. Nie, to nie tak. Kto ciekawy, niech wsadzi nos do kawy. Ja na szczęście nie dałem się na to nabrać. Trzeba, moja droga, mieć głowę na karku. Uf, jestem okropnie zmęczona. Uf, ja też. Chyba trochę się prześpię. Och. To jest myśl. Dom Aleksandra powinien być gdzieś tutaj. No, sądząc po zapachu... Cześć, Kusiu! A to ty, cześć! Może wpadniesz do mnie na chwilę? A, pokażę ci moją wspaniałą zdobycz. A, nie, nie, zatrzymałem się tu przypadkiem. Zresztą i tak wiem, co jest w środku. Ser, prawda? Co? Kto ci to powiedział? Gadaj ty! Jak to kto? Maja! I nie podnoś na mnie głosu, wypraszam sobie taki ton, słyszysz? Przestań udawać, że jesteś tu przypadkiem. Już mnie tu nie ma. Ja chyba nigdy nie polubię tego Aleksandra. O, muszę być bardzo czujny. W lesie już głośno o moim pysznym serze. Muszę go dobrze pilnować. Maju, obudź się! Teraz nie czas na spanie! Co się stało, Filipie? Wkrótce tu będzie Aleksander. No to co z tego? Dziś minął tydzień od naszej wizyty u niego, to znaczy, że ser już dojrzał. Co? Ojejku, całkiem o tym zapomniałam! Nie, nie! Miejmy nadzieję, że nie przyniesie tutaj tego śmierdziela! Nie wiadomo, lepiej znikajmy, ha? Za późno. Zobaczył nas, no to koniec. Tragedia, ktoś mi podjada ser, mój ser! Uff, naprawdę? Niemożliwe. Ciebie to cieszy? Przecież to jest kradzież, zwykła kradzież. Jesteś pewny, że ktoś ci go podjada? A może to ty sam po prostu go zjadłeś? Maju, skądże? Przecież mówiłem wam, że jadam tylko dojrzałe sery. Och, już ja złapię tego gagatka. To pewnie sprawka ludzi. Tylko po co komu taki śmierdzący ser? Prawda, Maju? Właśnie. O, jestem bliski płacza, wy żartujecie, wstydźcie się. Przysięgam, że znajdę tego złodzieja, choćby nie wiem co. Mam nawet pewne podejrzenie. Może to zrobił Gucio, on mnie nie cierpi, a więc chciał mi zrobić się na złość. A może to mrówki, one są zdolne do wszystkiego? Nie przeoczą niczego, co jadalne. No, dobra, tak czy owak muszę wykryć sprawcę. Nie daruję mu dopadnego. Tak, to na pewno sprawa mrówek. Specjalnie tędy przeszły, udają, że są niewinne. To on! Poczułem od niego zapach sera! Stój chwileczkę! On zawsze tak śmierdzi, dlatego wszyscy w lesie trzymają się od niego z daleka. Chętnie ci pomożemy znaleźć winnego, ale w takich przypadkach trzeba działać z głową. Zgoda? Dzień dobry, moi drodzy! A to może ona? A! Ojej!
smarkacze zjadły mi ser. Och, jak pan śmieje posądzić o moje dzieci? Jesteś uczciwą rodziną. Widać, się pomyliłem, no cóż. Tego tylko brakowało. Och, och, moja noga! Moja noga! Zwichnąłem nogę! Nie dosyć, że mnie okradzie, no to jeszcze zwichnąłem nogę! Och, co robić? Zaraz wam pokażę. No, co wy na to? No, rzeczywiście. Tak, ale śmierdzi tak samo jak wtedy. Coś to o wiele bardziej, bo jest dojrzały. W głowie się nie mieści, że ktoś połaszczył się na coś takiego. A jednak się połaszczył. Przecież widzisz, że sera ubyło i to jaki kawał. Założy się, że zakradła się tu i ucztowała cała zgraja, a nie tylko jeden łakomczuch. Co to mógł zrobić? Jak nie myślisz? Jestem pewien, że to mrówki. Mrówki? Tak? Ręczę wam, że to one niedawno tędy przechodziły. Naprzód! Szturmować ser! Hurra! O, jeśli nawet tak było, to w jaki sposób im to udowodnisz? No ja mam rację, nie masz dowodów. Aha, no więc... Tak! To zrobił ten grabarz, pachniał identycznie jak mój ser. Grabarz w porównaniu z tym zapachem pachniał jak róża, prawda, Filipie? Nie mogę mówić, bo mnie zatyka. Dlaczego podejrzewasz grabarza? Bo powszechnie znane jest łakomstwo grabarzy. Jaki piękny zapach. Tak, palcie. Ty dostajesz teraz jadą. No, ja też chcę. Tak, to na pewno ich sprawka. Chyba zgodzicie się ze mną? Kiedy to się stało? Słyszałeś jakieś szmery, głosy? Nie. Wszystkich podejrzewasz, a nie masz żadnych dowodów. Może coś jednak pamiętasz. Więc... Skup się, Aleksandrze. Najważniejsze są fakty. Opowiedz dokładnie, jak to było. Kiedy zauważyłeś, że sera ubywa? Zaraz. To chyba zdarzyło się przedwczoraj. Nie. To było 3 dni temu. Ser miał niedługo dojrzeć. Dojrzewaj mi, serku. Nie, ja zwariuję. To dranie zjedli prawie cały mój ser. Mój pyszny ser. Kto to zrobił? Kto? No teraz już wiecie, jak to się stało. Ser to nie kamfora, żeby uleciał w powietrze. Tak, ciekawe, czyja to sprawka. Wiecie, mam pewien pomysł. Naprawdę? Jaki? No to mów, Maju, prędko, proszę cię, mów. Tylko sprzątnij najpierw stąd ten ser, dobrze? No właśnie, właśnie. Maju, nie chcę cię martwić, ale ten twój plan jest, zdaje się, guzik wart. Sterczymy już tu prawie całą noc, a złodziei ani widu, ani słychu. Mam już tego dosyć. Poza tym boję się, że jak na chwilkę zasnę, to o którejś z was zwędzi mój pyszny ser. Och, nawet go nie próbowałem. Co? Za kogo ty nas bierzesz? Za parę złodziejaszków? Tli mnie na widok twojego sera. Nie tknąłbym go za żadne skarby świata. Tylko wy myszy możecie jeść takie świństwo. Jak ci nie wstyd podejrzewać przyjaciół? Jak ci nie wstyd, powtarzam? Och, chyba masz rację, Filipie. Przepraszam, tracę już głowę. Sam nie wiem, co się ze mną dzieje. Psst, chyba ktoś idzie. To mrówki, a nie mówiłem? Aleksandrze, zaczekajmy, co będzie dalej. Czy mieszka tutaj Aleksander Wielki? Hej, jest tu kto? Jestem, słucham.
Słyszeliśmy, że ktoś zjadł panu prawie cały ser. W naszej spiżarni był jeszcze kawałek. Chętnie go panu odstąpimy. Zwłaszcza, że nasze mrowisko zaczęło brzydko pachnieć. Oczywiście zapach naszego sera nie dorównuje zapachowi pańskiego sera, ale... No proszę. No proszę. Tak, tak, to prawda, ale nic nie szkodzi. Bardzo dziękuję. Jestem wzruszony, że tak się o mnie troszczycie. Dziękuję. Proszę, wejdźcie. Aleksandrze, zdaje się, że... Dostałem ser, hurra! Mam rację, ktoś się zbliża. To Gucio. Wcale mnie to nie dziwi, od początku go podejrzewałem. Nie powinieneś tak mówić. Cześć, Aleksandrze. Słyszałem na naszej łące, że ktoś zjadł prawie cały twój ulubiony ser. Ale nie martw się, na pocieszenie przyniosłem ci miodu. Jest pyszny i pachnący, z kwiatu koniczyny. Bardzo dziękuję. Jesteś taki kochany. Proszę wejść. Czekamy wszyscy na złodzieja. Muszę go wreszcie schwytać, nie daruję mu. Znowu ktoś idzie. To Tekla. Dobry wieczór. Jest tu kto? Tak, jestem. A mam ją, to złodziejka. Już jej pokażę. Och ty! Zaczekaj, Aleksandrze! Przyznaj się, smakował ci mój ser, co? Jak mogłaś ty wstrzymać? Nie, bzdur, Aleksandrze. Znam o wiele lepsze przysmaki niż ten twój cuchnący ser. Przyszłam tu tylko po to, żeby cię pocieszyć. Został mi jeszcze kawałek owczego sera z zapasów zimowych. Przyniosłam go, proszę weź. Ja też mam dla ciebie coś pysznego. Zakradłam się do spiżarni pewnych ludzi. Znalazłam tam kawałek szwajcarskiego sera. A ja, Aleksandrze, przyniosłam ci piękne, świeże pestki słonecznika. Podobno bardzo je lubisz. Ja też przyniosłam ci coś dobrego. A ode mnie masz czekoladkę. Bardzo wam dziękuję. Będzie się czym posilić, czekając na złodzieja. Proszę wejście. Postanowiliśmy czuwać całą noc. Chcemy złapać złodzieja na gorącym uczynku. Jeśli przyjdzie. Co? Obudźcie co? Się! Ktoś tam jest, pewnie złodziej! Aleksandrze! Aleksandrze! Gdzie on się podział? A! Jest tutaj! Chodźcie, chodźcie! Nie do wiary, sunie prosto do swojego sera! To lunatyk! On to robi we śnie na zamknięte oczy! Dlatego potem nic nie pamięta! Hej, hej, Aleksandrze! Co robisz? Obudź się! Ach, to ty, majorant. Musimy być czujni. Oprzytomnij wreszcie, mój drogi. O co chodzi, Filipie? Właśnie pilnuję przed złodziejem swojego sera. Przed chwilą jadłeś swój ser, zobacz. Wiesz, Maju, właśnie mi się śniło, że wbijam zęby w miękki ser. To wcale nie był sen. Obudź się. Nie, to chyba wszystko sen. Jest tylko jeden sposób, żeby go obudzić. O tak. Nie rozumiem. Co ja tu robię przy stole? Właśnie, zaraz się dowiesz. Wytrzyj ręką buzię i powąchaj. Mój ser? O rety, jestem umorusany serem. No coś podobnego. Maju, on naprawdę nic nie pamięta. A? Jesteś lunatykiem, Aleksandrze. W głębokim śnie rzuciłeś się łapczywie na ser. Co ja? To niemożliwe. Widziałam to nie tylko ja, ale również i Filip. Tak. W takim razie zagadka rozwiązana. Ty sam mniam podjadałeś swój ser. A? Zobacz tylko, jak ci się ręce kleją od sera. Tak, masz rację. Czyżbym więc to ja był tym złodziejem? Bez wątpienia. Taka jest prawda. Wstyd i hańba. Sam się okazałem złodziejem. No trudno wprost uwierzyć. Nam również. A to heca! Kto by pomyślał? Tego to posądzał, tylko nie siedzi. Ach, och. Taki wstyd, jak ja teraz wyglądam. Chętnie bym się zapadł pod ziemię. Taki wstyd. To są mu najlepsze pestki. No cóż, nie wiem, co powiedzieć. Proszę, wybaczcie mi.
nic o tym nie wiedziałem. Nie miałem zielonego pojęcia, że jestem lunatykiem. Tak, tak, śmiejcie się ze mnie, zasłużyłem na to, śmiejcie się. Chciałbym to jakoś naprawić, ale nie wiem jak, strasznie się wstydzę, wierzcie mi. Najpierw schowaj ten swój cuchnący ser, bo wyzioniemy tu ducha. Słusznie, Guciu, nie można tu już wcale oddychać. Już wiem, zapraszam wszystkich na wielką ucztę. Będzie owczy ser, czekolada, pestki słonecznikowe i miód. No to co? Zostaniecie? Tak. Chcecie? To wam zagram do tańca. Oj, tak! Prosimy. A ja chętnie dla was zatańczę! Wyszła na bala! Ale zabawa! Zaraz gubię swój cylinder. Jeszcze! A teraz posłuchajcie, o czym będzie następna opowieść. Na łące zjawiają się dwie pchły. Bracia Bobcio i Topcio, słynni akrobaci. Z początku wszyscy są nimi zachwyceni, ale gdy okazuje się, że akrobaci wcale nie mają zamiaru opuścić gościnnych stron, sytuacja się komplikuje. Na szczęście Maja jest jak zwykle niezawodna.